przygotowania do kolejnej, 11 już edycji Rolnik Szuka Żony, która może okazać się przełomowa. Wszystko za sprawą komunikatu produkcji, która dała wyraźny sygnał, że program jest otwarty na każdego, w tym także osoby homoseksualne. Program Rolnik Szuka Żony jest obecny na antenie telewizyjnej Jedynki od prawie 10 lat, pierwsza edycja miała premierę w maju 2014 roku i wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. W listopadzie zakończyła się 10. jubileuszowa edycja, a niedługo później produkcja ogłosiła w mediach społecznościowych poszukiwania uczestników kolejnej serii. Niedawno na instagramowym profilu Rolnik Szuka Żony zorganizowano sesję pytań i odpowiedzi, TAWA. QA, z języka angielskiego Questions and Answers, redaktor, w czasie której internauci pytali o warunki uczestnictwa w programie. Program Rolnik Szuka Żony otwarty na osoby LGBT+, na pytanie jednego z internautów, które brzmiało, czy osoby LGBT+, też mogą się zgłaszać, twórcy programu odpowiedzieli jednoznacznie, zapraszamy, miłość nie wyklucza. Udział osób homoseksualnych w popularnym programie TVP z pewnością byłby przełomem, bo w przeszło 10-letniej historii Rolnik Szuka Żony widzowie oglądali na ekranie wyłącznie pary heteroseksualne. Co prawda parę lat temu media obiegła informacja o jednej z uczestniczek drugiej edycji show, Krystynie, kandydatce Roberta, która dokonała coming outu i przyznała się do związku z kobietą. Krystyna i jej partnerka są po ślubie i wychowują wspólnie córkę.